Halo, halo, moi kochani. Dawno mnie tu nie było, ale się zmieniły czasy, motorek trzeba było zhandlować i tak dalej, i tak dalej. Kupiłem żonie zabawkę, ale zabawka okazała się, że za duża jest. Więc sprzedałem swojego Forda i zostawiłem sobie tą zabawkę. Ta zabawka to jest Chrysler PT Cruiser. Według jednych najbrzydszy samochód, według jednych bardzo ładny. Dla mnie się podoba. Ludzie się za nim oglądają. Nie wymuszają pierwszeństwa na nim, bo jest większy niż wygląda na większy niż jest w rzeczywistości. W rzeczywistości w środku wcale nie jest tak dużo miejsca. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo wygodnie. Podłokietnik to dzisiaj nie jest takie oczywiste w samochodach tej klasy, bo to jest klasa taka bidna dosyć, ale klimatyzację ma. Co dziwniejsze, ta klimatyzacja włącza się albo klimatyzację, albo nadmuch. Tym samym pokrętłem. Działa jak wścieknięta, od razu mówię. Światła jak w Punto, tudzież Mercedesie A w tym miejscu. I ma parę gadżetów, których nie mają europejskie samochody. Typu kompas. Z termometrem. Oczywiście termometry można zmienić na Fahrenheity. 56 Fahrenheitów to 13 naszych stopni. Pipczy, brzęczy. Przebieg oczywiście w kilometrach, ale prędkość i w milach, i w kilometrach. Żeby wyciągnąć kluczyk, tu uwaga, wyciąga się, przekręca się, nadusić trzeba i przekręcić do tyłu, dopiero się wyciąga kluczyk. To już jest zrobione, bo tu stacyjki sypie się w tym samochodzie. Także tu już jest zrobione palenie od przycisku. Elektryczne lusterka, centralny zamek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o tym, bo to jest samochód na YouTubie taki nie za częsty, więc może o nim teraz parę kanałów, parę filmów nagram. Co mnie zdziwiło na początku, była z tyłu spalona żarówka. Ile ja się objeździłem po Białej Podlaski szukając żarówki dwuwłoknowej stop z pozycją. Ta żarówka wygląda tak i jest podłączana jak nasz halogen pozycyjny. Podobno w Toyotach takie same są żarówki. Wiedziony złym przeczuciem, postanowiłem zainteresować się światłami przednimi. To są żarówki halogenowe, 100-watowe, 12 V 100 W. Na Allegro do kupienia. W sklepach u nas motoryzacyjnych są nie do kupienia. Wiecie dlaczego? Powiem wam dlaczego te żarówki są nie do kupienia. Bo te żarówki są amerykańskie. Na dwa piny tylko takie. Wciskane na uszczelkę. I kupiłem od razu po dwie. Halogenowe 100-watowe i mijania 55 watów, też taka sama, też to samo kosztuje. Ta żarówka jest, zaraz żebym pazurami jej nie dotknął, widzicie? To właśnie jest urok posiadania amerykańskiego samochodu. 56 zł taka żarówka, 24 najtańsza plus dostawa. Kupiłem to oczywiście na AliExpress, no bo gdzie ja to mogłem kupić? Kupiłem te dwie żarówki i te dwie żarówki, czyli cztery żarówki, kupiłem za 22 zł z darmową dostawą. Dwa razy mijania, dwa razy halogeny. Za te żarówki zapłaciłem w Polsce 55 zł za 10 sztuk, ponieważ na sztuki nie sprzedają. Za te żarówki zapłaciłem 55 zeta. Na AliExpress takie żarówki chodzą po 3 zł. Także zapłaciłbym 30 zł. Jeżeli kupujecie amerykański samochód, od razu zakładajcie konto na AliExpress, żeby sobie kupywać tańsze rzeczy. Fajny samochód, tempomat ma w standardzie, działa, sprawdzałem, ale nie działają halogeny, bo tutaj się palą kostki w tym samochodzie. Wycieraczki przerywane nie działają, podobno, znaczy już się doczytałem na forum. Ciągła działa, a przerywane nie działają, bo jest spalony przekaźnik. Nadpalony. Co tu więcej? Więcej to chyba nic. Radio nieoryginalne. Bardzo mnie to wkurza, bo nie ma zegarka w samochodzie. Oto jest wszystko do oklejenia. Także będę to wszystko oklejał. Oto, moi drodzy. No, albo to zdrapię całkiem pod jasną cholerę. I już. Zrobiłem w nim zawieszenie kompletne. Olej, rozrząd, przód, tył, zawieszenie oczywiście. Miałem wymieniać tuleje wahaczy, ale poprzedni właściciel zaspawał. Stworzeń zaspawał
co za debil. I wymienili mi kompletne zawieszenie z przodu razem ze sprężynami. Kosztowało to 1535 zł z robocizną. Tył kosztował 1000 zł, rozrząd kosztował 1000 zł. Oleje, pierdoły, jakieś tam te śmigłowata, tam z tyłu te zawieszenie wata. Podobno w Astrach są takie same zawieszenia, w tych nowych. Także nie jest to jakaś tam nowość, wydziwnienie amerykańskie. Włożyłem w niego z ubezpieczeniem i ze wszystkim do tej pory 5,5 tysiąca złotych. W tej chwili samochód, poza tym przełącznikiem, on kosztuje 350 zł, jego też kupię niebawem. Poza tym i przełącznikiem zespolonym do świateł i do tego, to samochód jest w stanie fabrycznym w tej chwili. Nowy olej, nowy rozrząd, wszystko nowe, filtry kabinowe, klimy, co tam, dobita klima, no wszystko, wszystko jest zrobione w nim. Samochód jest wyszykowany pod siebie, także w środku przede wszystkim jest niezniszczony. Bardzo mi się podobają oryginalnie przyciemnione szyby. Fotele są naprawdę w stanie no idealnym, boczki tak samo, nie są ani porysowane, ani pozadzierane, ani nic nie pozaciekane, nie ma plam. No pooklejane jak to pod Amerykę. Światło się świeci, Maryla. Wszystkie światła działają tutaj w nim, także fajne, fajne. I tyle, no jeżeli Was to zainteresuje, to mogę coś o tym samochodzie dalej więcej nagrywać, bo motorka na razie nie będzie. Miałem brać będę szynszile w leasing, ale na razie akcja jest odwołana. Być może na święta, żeby rok jakoś podatkowy zakończyć, jak mi dużo będzie podatku do zapłacenia, to wezmę coś tam w leasing. A na razie wstrzymana jest akcja, bo muszę i busa kupić nowego i tak dalej, i tak dalej. Także profil roboty zmieniam, bo z kolektorów przechodzę na pompy ciepła, zresztą to jest teraz modne. I dlatego mówię, że muszę mieć na nowe narzędzia, na i tak dalej, na rozwój dalszy firmy. Także jakby Was to zainteresowało, to piszcie, dzwońcie, nie wiem, gołębie wysyłajcie. Trzymajcie się tam, hej.